Córka już 10 lat. Czy idzie w ślady rodziców? Śpiewa, tańczy, marzy o wielkiej karierze? Zupełnie nie. To znaczy tak, trochę tak i trochę nie, bo córa już występuje i śpiewa, przepięknie śpiewa. Jestem jej ogromną fanką, ale to są na razie takie piosenki samochodowe. Razem z radiem, także śpiewamy sobie razem. Ona się śmieje, że ja znam wszystkie piosenki, ale ona powolutku też je wszystkie zna. Szybko się uczy, no już też występuje na scenie, ale czy ona jest przekonana do tego na 100%? Chyba jeszcze ona nie wie o tym. I ja też chyba nie wiem. Nie chcę też jej pchać w coś, czego ona by nie chciała. Na razie ją obserwujemy, na razie jej to sprawia frajdę, te pojedyncze spektakle. To nie jest też przemęczające, to nie jest męczące, ale widzę, że z każdym kolejnym spektaklem rozwija się i jest taka skupiona, czego bym się w ogóle po niej nie spodziewała, bo to jest po prostu taki czort, czy jej jest wszędzie pełno i żeby się skupić na zadaniach w domu, jak odrabiamy lekcje, no to naprawdę... już nawet nie chcę opowiadać, co tam się dzieje w domu, żeby ona odrobiła lekcję. No, ale w teatrze jest skupiona i fajniej to wychodzi. Ale co będzie w życiu robić? To już będzie jej decyzja, a ja tylko mogę jej ułatwiać tę drogę i pokazywać i ją otwierać na różne horyzonty. Zobaczymy. Ale nie mówi pani nie, żeby trafiła do show biznesu. No każdy musi sobie radzić po swojemu. No show biznes to ciężko powiedzieć. No ja występuję w teatrze, ja nagrywam płyty, współpracuję z różnymi nowymi artystami. To jest piękne, ja to kocham i to jest mój wybór. Ja się w tym odnajduję i kocham moją pracę, nie wyobrażam sobie innego życia. Ale nie wiem, czy mojej córce to będzie odpowiadało. Jeżeli ona będzie miała siłę, żeby przetrwać, żeby dać radę temu wszystkiemu, że znajdzie też swój autorytet, znajdzie swój świat, który będzie chciała tworzyć, to fantastycznie, że ona będzie mogła się realizować cudownie. Czy to będzie show biznes, czy to będzie biuro. To już będzie jej wybór. A jeżeli ona będzie szczęśliwa, ja też. A co to będzie, to już jej wybór.